Jaka to melodia? To program, który na antenie TVP1 jest nieprzerwanie od 1997 roku. Były prowadzący tego programu, Robert Janowski, do tej pory unikał rozmów o polityce. Ostatnio udzielił wywiadu dla portalu Onet, w którym padły mocne słowa na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce pod rządami PiS. Jaka to melodia jest oparty na amerykańskim formacie Name of Nut, emitowany jest w TVP1 od września 1997 roku. Zadaniem zawodników jest odgadnięcie jak największej liczby utworów muzycznych. Program przez wiele lat prowadzi Robert Janowski, który cieszył się dużą sympatią wśród widzów. Jednak w ubiegłym roku postanowił zrezygnować z prowadzenia audycji ze względu na niezadowolenie ze zmian, które przeprowadził nadawca. Nowym prowadzącym został Norbert Duziuk, znany również jako Norbi, autor hitu Kobiety są gorące. Były prowadzący Jaka to melodia ma dość obecnej sytuacji politycznej. Niedawno Robert Janowski udzielił wywiadu dla portalu Onet, w którym opowiada o swoich planach zawodowych, w tym o nowym programie muzycznym, który ma się pojawić jesienią tego roku. Jednak nie zdradza, w jakiej stacji będzie nadawany, wykluczył za to emisję w TVP. Nie dziwię się, że ludzie z niej odchodzą, bo miała to być telewizja państwowa z misą, a nie jest, zauważa Janowski w rozmowie z Pawłem Piotrowiczem, dziennikarzem Onetu. Janowski wyznaje swoje odczucia na temat polityki. Dotąd były prowadzący Jaka to melodia unikał tematów politycznych, jednak stwierdził, że ma dość obecnej sytuacji politycznej pod rządami PiS. Jak sam przyznaje, męczy go szerząca się propaganda oraz brak akceptacji różnych poglądów. Powoli do mnie dociera, że nie powinno się milczeć, powinno się mówić, bo jest to związane z godnością i z dumą człowieka. Na jakiej podstawie ktoś zaczyna mnie traktować jak gorszego Polaka? Brakuje w Polsce akceptacji różnych sposobów myślenia, stosuje się jedną miarkę do wszystkiego. Najlepiej to być dziś narodowym katolikiem albo prawicowym ekstremistą, wyznaje Janowski. Jak sam twierdzi, uważa się za patriotę i nigdy nie przepuszczał, żeby z kraju wyjechać na stałe. Jednak w ubiegłym roku miewał takie myśli, żeby się wyprowadzić z Polski, dopóki sytuacja polityczna w Polsce się nie zmieni. To by jednak nie miało sensu. Nie można wyjeżdżać, trzeba być i rozmawiać ze swoimi dziećmi, ze znajomymi albo z tobą. I dawać odpór tej nienawiści. Oczywiście wiem, że po wyborach wiele może się zmienić, ale to, co się dzieje teraz, zostanie nam z tyłu głowy albo wręcz oficjalnie na długie lata, że są dwa narody w jednym państwie. Powiedział Robert Janowski dla Onetu. Na pytanie, w jakim miejscu jest dzisiejsze społeczeństwo, odpowiedział, że w niespecjalnie dobrym. Ubolewa nad tym, że społeczeństwo jest bardzo podzielone, zastanawia się, czy ta eskalacja nienawiści skończy się śmiercią i ktoś może kogoś zabić.